i młody. Już się nagrywa. Nie garbaty. A tu się nagrywa, tak? Nie, musisz włączyć nagrywanie. Tu. Ready. 3, 2, 1, tarp. No to co, nagrywamy? Okej, o edukacji. Na poważnie? Nie, no co ty, po naszemu. Dawid Łasiński. Maciej Danieluk. Radio Belfer. Oj, teraz się nagrywa. 02, 03, 04, 05. Boże, panie redaktorze. Boże, panie redaktorze. Kiedy my w tym studiu... Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze nie możesz chodźcie, podchodzić. Chodźcie, Katarzyno. Witaj, nie bój się. Nie, dobra, Kasia nie podchodzi. Dobrze. Co my tu robimy w ogóle? Nie wiem, gdzie my jesteśmy? Czy my kiedyś trafimy do studia? Jeszcze ani jeden odcinek nie był w studio, chciałem ci powiedzieć, w tym sezonie. Dobrze, to jesteśmy lotni w tym sezonie. Tak. To jest lotny sezon. Lotna brygada. Redaktor Danieluk, redaktor Łasiński, Radio Belfer dzisiaj witają was z Inspiracji. Tak, 13? Warszawa. 13 dużych? 12 duże, 11 było małych. I ponad 20, czyli w sumie ponad 20 konferencji. 2 czy 23 konferencje, tak jest. Ja byłem na chyba 4, to było chyba na więcej. No to zależy jak liczyć, no nie czy rocznikowo, tak. Czy występująco. Warto tu przyjechać? Nie wiem, no skoro tu jesteś, to chyba warto. Warto po to, żeby posłuchać Radia Belfer. Dokładnie. Słuchajcie, dzisiaj jest odcinek specjalny, ponieważ tutaj zjeżdża się cała śmietanka edukacyjna ludzi, którzy są praktykami, ludzi, którzy robią partyzanckie rzeczy wartościowe w edukacji. I ludzi, którzy chcą być partyzantami. I dzięki zaproszeniu przez organizatorów i dzięki umożliwieniu że Marcin Polak nam umożliwił tutaj nagrywanie swojego własnego odcinka, to będziemy zgarniać ludzi i będziemy z nimi gadać. Tak, będziemy rozmawiać z ludźmi, będziemy wam relacjonować, jak to wygląda, będziemy starać się złapać klimat. Klimat tych inspiracji, klimat tej całej konferencji, bo jest to, wydaje mi się, troszeczkę inna. Wczoraj żeśmy rozmawiali na ten temat wieczorem. Jest to troszeczkę inna konferencja niż takie standardowe, powiedzmy, pierwszy dzień wykładów, drugi dzień warsztatów. Mówiliśmy TED-owa, tak? Tak, nie? Tu jest mocno TED-owo dla edukacji. 25 minut na wystąpienie, na przedstawienie tego, co wydaje się przedstawiającemu, że jest interesujące, ważne, że zmienia tą edukację, że pokazuje, jak właśnie się można zainspirować. A robimy ten odcinek dlatego, że niektórzy z was po prostu jeszcze nie podjęli decyzji, żeby pojawić się na inspiracjach. Tak, nie było was tu jeszcze. Dokładnie, więc może was przekona to do tego, żeby na kolejnych edycjach się tutaj pojawić. To tylko 300 metrów od dworca centralnego w Warszawie, więc punkt jest taki. Aktualnie, bo nie wiemy, gdzie będziecie oglądali, słuchali. No, ale już parę było już tutaj konferencji, więc wydaje mi się, że... Setki osób. Tak. Pierwszy tydzień października, warto sobie weekend zarezerwować, w sobotę wskoczyć w pociąg. Już wiemy, że są ludzie ze Szczecina, czyli zobaczcie, daleko. Tak, z Wielkopolski przyjechali. No, pojawili się z Wielkopolski, więc z całej Polski zjeżdżają się i będą sobie rozmawiać. To tyle w temacie, a my już niedługo będziemy mieli tutaj gości, a wy możecie potem całą serię, ponieważ my jeszcze tak naprawdę nie wiemy, Maciej, prawda, że my to potniemy na odcinki, czy zrobimy z tego jeden odcinek, to państwo muszą podjąć decyzję, jak będą to konsumować, te treści z inspiracji. No na pewno będzie parę odcinków, bądź jeden dłuższy. Redaktor lubi ciąć, chciałem Państwu zaznaczyć, że redaktor Danieluk lubi ostatnio bawić się w montaż, więc on na pewno zrobi z tego tyle rzeczy, że Państwo zobaczą i rolki, i długie odcinki, i krótkie odcinki, bo on ma dużo wolnego czasu, więc jak ludzie mają dużo wolnego czasu... A redaktor Łasiński po prostu lubi w tych rolkach występować. Ja czuję się zaszczycony. To co, może skończymy już ten wstęp, tak żebyś jest. Masz materiał. Radio Belfer na YouTubie, Radio Belfer na Spotify. I na radiobelfer.pl. Tak jest. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia. Jak się spało, panie redaktorze, bo mamy drugi dzień inspiracji. O, właśnie, szybko. Witamy państwa w trakcie drugiego dnia inspiracji. Tak. Spaliśmy dzisiaj szybko, bo wczoraj było... Bo krótko. Jezu, właśnie, bo w sumie nie mam pojęcia, czy ty wytniesz po zakończeniu, bo słuchaliśmy ostatnie pierwsze 3 minuty tego naszego wstępu i nie wiem, gdzie to wprowadzisz, ale fakt jest taki, że wczoraj nagraliśmy 8 rozmów tutaj. Tak. I ja nie. Mamy 7-8 odcinków, już mamy na tą chwilę. No, spotkaliśmy tylu gości. Kurczę, jak ci się podobały te odcinki, które nagraliśmy, te rozmowy, które przeprowadziliśmy, panie redaktorze? Parę rozmów mnie zaskoczyło i to bardzo mocno. Na przykład dowiedziałem się, nie będę zdradzał całego odcinka, ale dowiedziałem się, skąd się wzięło 45 minut na lekcji. A tak, fakt. Nie wiedziałem tego, po prostu nie wiedziałem. Też nie miałem pojęcia, ale to posyło dalej w świat. Dowiedziałem się też, jak patrzy na nas świat akademicki. Co jeszcze? Jak edukacja wychodzi na zewnątrz. O.
I o, jak świetlice mogą działać, na przykład się dowiedziałem. Tak, że jak świetlice, że co się dzieje w bibliotece. Niekoniecznie musi być tak, świetliczanek, nie, świetlik to jest... Ten, co w świetlicy siedzi. Tak, ten, co w świetlicy, ale nauczyciel to jest świetliczanek, nie świetliczanka. Świetliczanka to jest nauczycielka. Tak, a bibliotekarz to jest nauczyciel. Halo. Ty. Halo. Redaktorze. Halo. Redaktor źle podłączył kable. Redaktor podłączał kable bez okularów. Jesus, Danieluk. No dobra, nieważne. To nie, nie wycinaj tego, że źle podłączyłeś kable. I jeszcze było o bibliotekach, nie? O bibliotekach? O nauczycielkach, bibliotekach. I nauczycielach. Tak jest, też są bibliotekarze. Także dużo inspiracji, dużo fajnych wystąpień. Dzisiaj jest rano, rozkręcamy. I jedna rzecz, która mi się podobała jako łącznik tych wszystkich rozmów. Wielu naszych gości podawało, że powód, dla których robią te rzeczy, które robią, to jest to, żeby się nie nudzić. Nie poczułeś takiego wspólnego mianownika? To znaczy, wiesz co, nie nudzić? No, albo odpał, tak? Ktoś wchodzi do pracy i niech, w sumie tak, nie chce się nudzić, żeby coś się działo. Wprost, nie? Robię to, żeby się nie nudzić w pracy, nie? Znaczy, wiesz co, ale inaczej. Ja patrzę po sobie, gdzie jestem zadaniowcem, gdzie w poprzednich wszystkich pracach, zanim zostałem nauczycielem, pracowałem 2-3 lata. Jak uważałem, że moje zadanie w danej firmie się wyczerpało, że formuła się gdzieś wyczerpała. I firma cię już nie potrzebuje? Znaczy, może nie do końca, że firma nie potrzebuje, ale ja nie potrzebuję firmy. W ten sposób. Już się niczego nowego z niej nie nauczysz. Niczego się nie nauczę, nie mam jakiegoś wyzwania takiego, które gdzieś tam jest przede mną, no to w tym momencie po prostu gdzieś tam żeśmy się żegnali, szukałem sobie nowego wyzwania. I tak naprawdę to już jest 15 lat, gdzie znalazłem wyzwanie w szkole i sam sobie się dziwię, że nadal czuję to wyzwanie, tak? Ale to jest właśnie na tej zasadzie, wchodzisz rano do szkoły i co? No właśnie, nie? I inspiracja. Gdzieś musisz złapać tą inspirację, co dzisiaj będziesz robił. I znowu lekcja pod tytułem, uwaga, chemik, sole, nie? I nudno. No to planszówkę zrobić. No właśnie, nie? I teraz pytanie właśnie, skąd my wiemy, że można pracować inaczej? Próbujemy. A co dodaje ci? Sprawdzamy. A co dodaje ci odwagi, żeby próbować? Bo wiesz, wielu naszych kolegów i koleżanek nie próbuje, ma podręcznik i leci. Znaczy, wiesz co? Wydaje mi się, że najważniejsze dla nauczyciela, to znaczy to już w definicję zawodu jakby powinno być wpisane, jest po prostu to, że ty powinieneś się ciągle uczyć i ciągle szukać wyzwań. I oduczać. Tak, to znaczy zapominać o pewnych rzeczach. To, co było dobre 10 lat temu, niekoniecznie jest dobre dzisiaj, tak? To ponoć oduczanie jest jedną z ważnych kompetencji. Poważnie? No, czytam. Znaczy co, zostawianie rzeczy. Chcesz mi powiedzieć, że to, że ja na przykład zapominam, że coś umiem zrobić, jest bardzo ważne. Powiedz to mojej żonie. Definicja oduczania jest inna niż niepamiętanie, nie? No. Nie. Bardzo, bardzo, bardzo kocham. Kiedyś, będąc informatykiem, tak mi się teraz a propos tego oduczania przypomniało, zawsze wszyscy chcieli od informatyka, żeby im ustawiał wideo. Ale co, padli, zaprogramuje ale wideo. Się, to kaset jeszcze VHS. Tak, że wiesz, podłączali telewizor, cincze, jak tu ustawić program pierwszy, program drugi, jak tu zrobić nagrywanie, godziny i tak dalej. Nie? Faktycznie. I wszyscy tego wymagali od informatyka. Ja mówię, panie, ja się na tym nie znam. Skąd ja mam wiedzieć, jak to zrobić? Bo wszystko, co jest na prąd, to informatyk powinien się zdać. Tak, ale najlepsze jest to, że uważaj, 4 klawisze przeważnie, bo to się wszystko ustawiało tymi klawiszami, play, pauza i tak dalej. Tak? To było niełatwe. 4 klawisze... A tyle funkcji. No. A na klawiaturze masz wszystkie klawisze. No. I jeszcze masz skróty klawiszowe. Ale jak było mało guzików, to ciężko się ustawiało te wszystkie funkcje. Tak, I te menu było tak nieintuicyjne czasami. Uwaga. Z instrukcją obsługi, ja pamiętam, Toshiba była i po prostu były kody. To. I to ci na wyświetlaczu dopiero potem, jak wykonałeś po kolei te wszystkie rzeczy, wskazywała jakaś ikonka. Tak. Osobiście dla mnie moja porażka tegoroczna największa to jest to, że musiałem wziąć książkę serwisową od samochodu i zacząć czytać, żeby wiedzieć, co to są za kontrolę. Kontrolki na tej całej tablicy. Ja ci zdradzę tajemnicę. Nadal nie wiem, co to znaczą te niektóre kontrolki. Stwierdziłem, że jeśli świeci, to jadę. Nie, to, że wziąłem książkę do ręki, to nie znaczy, że to przeczytałem. Pojawił mi się artykuł od razu w telefonie. Podstawa programowa może dla nauczycieli. Dobra, czytałem. Panie profesorze, wiem, że teraz nawet... A teraz ze studentami, ale mniejsza z tym, ale inaczej. Jakoś algorytm wyszukiwania, tak? I od razu gdzieś tam w Google mi wyskoczyło na feedzie, że co znaczą kontrolki, nie? I że ludzie robią obiektywem Google i zrobiłem tak, ale i tak się nie dowiedziałem. Także
cieszę się, że oduczanie jest dobrą kompetencją. Wracając do inspiracji, tak? Tak, to nie, jeszcze poczekaj, jeszcze skończę ten wątek kabaretowy. Dobra. A myślę, że ikonek w samochodzie jeszcze będzie wiekotowy? Nie, już nie okay. O ikonkach w samochodzie, ale to już jak chcę tak naprawdę ponapawać się tym, że nic nie umiem, to idę spojrzeć na pralkę. A, znam to. I nie umiem. Trzy rowki w szufladzie, nie wiesz po co one tak, są, nie? Pokrętła, jakieś to jest, guziczki. To jest wymysł diabła. Magiczne stworzenie. Ale no to jeszcze są osoby, kiedyś, które się na tym znają. Ale może kiedyś się zainspiruje. No właśnie, więc zaczynamy dzień drugi inspiracji. Być może trwają wystąpienia właśnie. I to całkiem fajne wystąpienia. Tak jest. Być może będziecie mieli okazję posłuchać gości, których tutaj złapiemy teraz. Wejdźcie sobie będzie... na YouTube'a Edu Newsa, czy jak to się nazywa, poczekaj. Tam będą wystąpienia pocięte. Nie, teraz edukacja. Teraz edukacja. O, teraz to jest takie edukacja. Proste. Uwaga, portal EduNews organizuje inspirację, a nagranie z inspiracji będzie na YouTube edukacja. Na teraz edukacja. Proste, prawda? Państwo sobie zapiszą i państwo dowiedzieć teraz. A EduNews, tak? EduNews, to w sumie to jest no, fundacja Think, tak? Która jest organizatorem inspiracji? Marcin Polak, Supelbelwszy, tak? Wpisujemy inspirację, dodajemy rok. A skąd się wzięło, to zapraszamy was do posłania odcinka, bo z Marcinem nagraliśmy odcinek. Uważam, że mega cenny odcinek. Skąd się wzięło? Co to znaczy inaczej? Fajne rozmowy i to, co się dzieje też wokół edukacji, bo mieliśmy okazję też porozmawiać właśnie z prezeską fundacji. Skąd, dlaczego, po co, na co, w jakim celu. Co te fundacje robią dla edukacji? Tak, widzimy, że pieniądze są dla edukacji i można inwestować w różny sposób uczyć, ale tak naprawdę wracając do wyzwań nauczycieli, uczenia się przez całe życie, skąd biorę pomysły na lekcje? Właśnie inspirując się i przyjeżdżając też tutaj. Zresztą to są 23 dokładnie inspiracje, 12 się właśnie odbywają, tak zwane duże, czyli dla nauczycieli, przedmiotowców, można tak powiedzieć, bo nieważne powyżej jest 1, poziom... 3. Tak, powyżej 1-3. Mini, inspiracje mini, lutowo-marcowe, jakoś w tym terminie. 1, nauczyciele przedszkolni, nauczyciele wczesnoszkolni, opiekunowie tych maluszków, małych dzieci, bo tam się dzieje inaczej, tam inaczej jest dydaktyka, jak też się dowiedziałem, zupełnie inaczej, ale zgadzam się, że to jest inaczej. No, masz doświadczenie. Tak, też mam, to znaczy 1-3 mam, studentów mam. A ty teraz masz. Nie mam technikum. Ale wiele lat miałeś, więc tak. Jeszcze pamiętasz, nowe wyzwania przed nami. To jest tak samo, jak ja pamiętam jeszcze, jak być nauczycielem, mimo tego, że skończyłem. No właśnie, nie mieliśmy jeszcze okazji, stary. Minął już to miesiąc. Ten odcinek zdążyłeś już zatęsknić? Zdążyłem ostygnąć? Nie, czy zdążyłeś już zatęsknić, że na przykład wstałeś i stwierdziłeś, że brakuje ci w poniedziałek rano tego pędu? Nie. Tych 45 minut. Nie. Uczciwie powiem, że nie, ale tylko dlatego, że robię cały czas dla edukacji fajne rzeczy. A to o tym będziemy rozmawiać, jak kiedyś w końcu wylądujemy w studio. Tak jest, także zachęcamy do odsłuchu odcinków z inspiracji. Nie mam pojęcia, jak Maciej to potem potnie. Czy to będzie koniec tego w mam zasadzie pytania, odcinka? Mam bardzo ważne pytania od uczestników konferencji. Jak się okazało, są tutaj, siedzą z nami dziewczyny gdzieś tam daleko, daleko. I dziewczyny były na wszystkich inspiracjach chyba poza jednymi. Siedzą sobie teraz w kuluarach, bo kuluary są bardzo ważne na wszystkich konferencjach, polecamy. Mm-hmm. Robią, dziargają coś tam na szydełkach, jakieś jabłuszka, ziemniaczki, w ogóle cuda niewidy i tak dalej. Okay, inspirują się w ten sposób, ale dziewczyny się pytają, skąd się wzięło, że w Radiu Belfer jest odcinek ten o czymś tam. Bo podobno... To jest przyjaciół. O właśnie, no, one powiedziały, który z was lubi przyjaciół? Ja. To jest inspiracja. No, to jest, tak, dokładnie. Tak. Więc pozdrawiamy serdecznie. Jak będziecie słuchać też ważne rzeczy, jak będziecie słuchać jeszcze odcinków, tak, pozdrawiamy koleżanki, dobre pytanie w sumie. Jak będziecie słuchać kiedyś tych odcinków z inspiracji, to was przepraszamy za ewentualne hałasy, które będą w tle i nam sztuczna inteligencja tego nie wygłuszy, bo tu się dużo działo. My robimy to po prostu, żebyście wiedzieli, na korytarzu w Oxford Tower w Warszawie. Na ulicy Chałubińskiej. Tu ludzie jedli, dzwonili talerzami. Cały czas w słuchawkach słyszałem po prostu gdzieś tam piętro nad nami, jak ktoś tłukł i jadł. I chciałbym, żeby państwo docenili fakt, że można nagrywać
podcasty w zasadzie wszędzie, więc niech to będzie dla was takie, jak będziecie słuchać na słuchawkach, to poczujcie się tak, jak tu byście byli na miejscu, ale czy przyjedziecie na żywo też, ale nie miejcie pretensji o audio, bo ono jest nie w studio radiowym tak nagrywane. Staramy się oddać właśnie te kuluary. Tak, prawda dźwięku, prawda ekranu. Dobra, kończymy to, co, panie redaktorze? Kończymy. No powolutku przystępujemy do pracy, chcemy nagrać wam jeszcze parę odcinków. Maciej dzisiaj tak bardzo chciał nagrywać, państwo nie zdają sobie sprawy, ja byłem oporny, ale Maciej mówi, Dawid, zróbmy to. Tak, moje serduszko po prostu stwierdziło, że bez mikrofonu nie dam rady. Tak, prawda. Więc zróbmy to. Okej, do odsłuchu, dobra. Do nagrania. Cześć. Dzięki, hej, hej. Papa. Udostępniajcie, polubiajcie, radiobelfer.pl. Pamiętajcie, i tam teraz rzeczy, edukacja, EduNews, inspiracje, superbelfrzy, Marcin Polak. Radiobelfer.pl. Cześć. Ready. 3, 2, 1, tak. No to co, nagrywamy? Okej, o edukacji. Na poważnie? Nie, no co ty, po naszemu. Dawid Łasiński. Maciej Danieluk. Radio Belfer.